Międzynarodowe festiwale chopinowskie w Dusznikach Zdroju odbywają się już od niemal 70 lat. To najstarszy nieprzerwanie działający festiwal pianistyczny na świecie, a także najstarszy polski festiwal muzyczny. Dworek Chopina w Parku Zdrojowym jest miejscem, w którym od kilku pokoleń spotykają się światowej klasy artyści oraz wielbiciele muzyki Fryderyka Chopina i pianistyki. Pierwszy festiwal odbył się w sierpniu 1946 roku, w 120. rocznicę dusznickich koncertów genialnego muzyka epoki romantyzmu. Listę znakomitych wykonawców kompozycji Chopina w Dusznikach Zdroju zapoczątkowała Zofia Rabcewiczowa i Henryk Stąpka. Zofia Rabcewiczowa, nawiązując do szlachetnego gestu patrona festiwalu, przekazała cały dochód z koncertu wychowankom sierocińca Bracia Szkolni. Od tego czasu festiwal chopinowski wpisał się na stałe nie tylko w kulturalną tradycję kurortu, regionu i kraju, ale stał się także imprezą o znaczeniu międzynarodowym. Występowali tutaj bowiem artyści tej miary co Edward Auer, Wladimir Ashkenazi, Ryszard Bakst, Halina Czerny-Stefańska, Zbigniew Drzewiecki, Raul Koczalski, Ewa Bandrowska-Turska, Stanisław Szpinalski, Barbara Hesse-Bukowska, Lidia Grychtołówna, Adam Harasewicz, Fu Tsong, Jan Ekier, Bella Dawidowicz, Ikuko Endo, Regina Smędzianka, Piotr Paleczny, Garnik Olson, Christian Zimmermann, Paul Badura-Skoda czy Stefan Askenase. Od blisko 30 lat w okresie poprzedzającym festiwale prowadzone są w uzdrowisku nad Bystrzycą Dusznicką kursy mistrzowskich interpretacji utworów Chopina. Biorą w nich udział młodzi pianiści z całego świata, doskonaląc pod kierunkiem wybitnych polskich i zagranicznych pedagogów swój warsztat artystyczny. Kontynuacją tej idei służby kulturze muzycznej jest realizowana obecnie przez Fundację Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich koncepcja utworzenia Międzynarodowego Centrum Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, instytucji stanowiącej forum spotkań nie tylko młodzieży muzycznej czy pedagogów, ale także wirtuozów i wszystkich zainteresowanych profesjonalnie muzyką. Od 1993 roku dyrektorem artystycznym festiwalu jest Piotr Paleczny, a od 2001 festiwalowi towarzyszą ogólnopolskie kursy mistrzowskie, organizowane dla 6 wybitnych młodych polskich pianistów, prowadzone przez znakomitych pedagogów. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski odbywa się w pierwszej połowie sierpnia i trwa około 10 dni. W roku 2015 będzie miała miejsce 70. edycja Dusznickiego Święta Muzyki.